Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam kilka aspektów technicznych, które pomogą Wam dobrze wybrać sobie sprzęt do radiofrekwencji mikroigłowej, czyli rf -a frakcyjnego. Zaczniemy sobie od kilku punktów, które są bardzo ważne przy wyborze, jak na przykład dobór rączki. O którym nikt nie myśli, kupując sprzęt, a który jest bardzo ważny przy takiej pracy zwykłej, praktycznej, gabinetowej. Potem opowiemy sobie o mocy wyjściowej RF, dlaczego ważne jest odpowiednie dobieranie tej mocy i dlaczego ważne jest ustawienie tej mocy i możność ustawienia tej mocy samemu. I później przejdziemy sobie do omówienia jakichś takich smaczków RF-owych, które pomogą Wam w Waszej pracy gabinetowej, które uprzyjemnią zabieg waszym klientom. Zaczniemy omawianie od najważniejszego dla mnie aspektu, czyli rączki, która daje Wam świetną ergonomię pracy, ponieważ ważne jest to, żeby rączka była z lekkiego tworzywa, żeby dobrze leżała w ręku i żeby przede wszystkim nie przewodziła sama ciepła. Z mojej praktyki gabinetowej i praktyki zawodowej wiem, że rączki, które są metalowe w RF frakcyjnym, bardzo często się nagrzewają i czasem ma się ich ochotę wyrzucić za okno, bo po trzech godzinach pracy e, macie poczucie, jakbyście trzy godziny pracowali na siłowni i macie gwarantowane bicepsy odpowiednio wypracowane po przepracowaniu jednego czy dwóch dni w gabinecie tylko i wyłącznie na takim urządzeniu. A czasami trzeba pamiętać, że właśnie opracowanie ciała, czyli na przykład partii brzucha, ud i wewnętrznej strony ud, zewnętrznej strony ud i pośladków daje nam właśnie 3 godziny. Dla Was nie jest to dobre w pracy, dlatego ja polecam rączkę stworzywa, która jest fajna, lekka, ergonomiczna i ciekawie się na niej pracuje. Co jest ważne przy rączce? No to, żebym miała takie śmieszne coś. Czyli wężyk do wakum, czyli zasanie, które gwarantuje nam, słuchajcie, fajną pracę, ponieważ daje nam zasanie wału skórnego i tym samym pracę na odpowiedniej długości na. Całym obszarze zabiegowym. Tak wiem, że nasza skóra, nasza twarz jest 3D, tak nie jest płaska jak kartka, więc też musimy dostosować odpowiednie parametry i dostosować odpowiednio zasanie i wysłów igieł do naszej trójwymiarowości. Pokażę Wam, dlaczego ważny jest odpowiedni silniczek. I tutaj ważny jest dobór silniczka i e bardzo dobrym silniczkiem, jeżeli chodzi o RF, jest silnik skokowy, nie silnik elektromagnetyczny. A dlaczego? A dlatego, że silnik skokowy daje nam lepszą pracę, lepszy wysuw igieł, no i większą płynność pracy. Nie zacina nam się w trakcie zabiegu, a nie ma nic bardziej przerażającego dla naszych klientów niż zacinający się RF, który zostaje w skórze i nie chce wcale stamtąd wyjść. Pokażę Wam za chwilę. Jak wygląda taka praca silnika skokowego? Jak fajnie, płynnie wysuwają się kardidże? No i właśnie, kardidże. Tutaj mamy kardidże i za chwilę sobie omówimy też parę myków które są ważne również, słuchajcie, w naszej pracy gabinetowej. Oczywiście ja nie muszę wszystkim tłumaczyć, albo wytłumaczę, że kartridże muszą być sterylne, tak? czyli jeden cardridge dla jednego naszego klienta. Nawet jak klientka bardzo prosi, ja sobie zostawię to na następny zabieg, to nie zostawiamy tego na następny zabieg, tylko dajemy nowy, ze względu na bezpieczeństwo nasze, ze względu na bezpieczeństwo klientów. Kardwicz jest w technologii mikrokrystalicznej, czyli sam Cardridge powinien mieć w środku taki mikrochip, który również jest sprzęgnięty z silnikiem i sprzęgnięty ze sprzętem czyli z generatorem całego impulsu e, mechanicznego, magnetycznego, impulsu e, prądowego który będzie dawał nam e, takie fajne e, wydzielanie energii, tak? wydzielanie fali radiowej. No i oczywiście podpinamy sobie słuchajcie, wakum które daje nam, tak jak już mówiłam, bardzo dobry efekt zabiegowy i za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób pracuje taki silniczek skokowy, czyli jaki mamy wysuw jaki płynny wysuw mamy tych igieł. Widzicie tutaj, słuchajcie, jak bardzo płynnie wysuwają nam się igły i jak bardzo... Dobrze, jest to sprzężone z całym sprzętem, z całym cartridge'em. W jaki sposób możemy komfortowo pracować na skórze, w jaki sposób komfortowo chowają się nam te igły. Dodatkowo bardzo dobrze jest mieć też wspomaganie światłem LED. Tutaj mamy diody takie, które emitują nam światło niebieskie i które działają silnie przeciw przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. To jest bardzo ważne przy uszkodzeniu naskórka przy radiofrekwencji, mikroigłowej. Kolejnym ważnym aspektem, który widzicie tutaj, jeżeli chodzi o karwicz, są igły. Igły muszą być pozłacane. A dlaczego muszą być pozłacane? A no dlatego, żeby nie wywoływać reakcji alergicznych, co bardzo często się zdarza przy np. uczuleniach na metal, takich jak nikiel. I ważne jest również to, żeby igły, tak jak tutaj również możecie zauważyć, były nieizolowane. Ale czym się to różni od igieł izolowanych, a właśnie tym, że daje nam moc na całej swojej długości, czyli mamy gwarancję e, takiego wyprowadzenia fali radiowej i energii e, na całej długości wysłuchu, czyli na tym obszarze, dokładnie, na którym chcemy pracować, co daje nam kontrolę, daje nam efekt zabiegowy i daje nam oczywiście większy komfort i większe zadowolenie naszego klienta. Kolejnym ważnym aspektem jest moc wyjściowa fali radiowej. Bardzo często zdarza się w niefajnych urządzeniach taka regulacja mocy 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 to jest element nauki pierwszoklasistów i niekoniecznie element taki, który powinien nam mówić o tym, czy sprzęt jest fajny. A moim zdaniem, jeżeli mamy taki podział energetyczny, to jest niefajny. A no dlatego, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyregulować odpowiednio tej energii. Skąd ja mam wiedzieć, na jakim poziomie energetycznym akurat sobie działam, ustawiając sobie moc 1? Słabiej niż na pewno 4, ale na jakim poziomie dokładnie? Nie wiem. Dlatego ja preferuję sprzęty które mają właśnie dokładną precyzję ustawiania fali radiowej, czyli możemy sobie wejść w interfejs i ustawić sobie na przykład, że chcemy opracowywać sobie obszar brzucha na wysokości mocy 100 W. I to daje mi już obraz zabiegowy, i daje mi obraz tak naprawdę efektu, który mogę uzyskać, i daje mi bezpieczeństwo wykonywania tego zabiegu, i daje bezpieczeństwo też również. Moim klientom, czyli wiem, że będą zadowoleni i wiem, czy nie wywołam na przykład jakichś skutków bocznych, a jeżeli coś się podzieje, to wiemy, dlaczego się tak podziało, albo wiemy przynajmniej, że energia, którą wyprowadziliśmy, była bezpieczna tak? i możemy wyeliminować pewne aspekty, które mogą nieść ze sobą jakieś tam komplikacje. Ważne, słuchajcie, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, jest też interwał, czyli prędkość wysuwu igieł która również powinna być ustawiona przez was osobiście, tak żebyście mieli kontrolę nad tym w jaki sposób e, będzie ta energia sobie w tej skórze chodziła, tak? W jaki sposób e, ta energia jak długo będzie oddziaływała na skórę. I to też jest ważne i w niektórych sprzętach nie możemy tego zrobić, co jest bardzo dużą wadą i nie daje nam dobrego efektu takiego zabiegowego i nie daje nam kontroli nad tym efektem zabiegowym. Podsumowując, najważniejsze aspekty techniczne. Jeden rączka, dwa silnik, trzy cartridge, cztery możliwość ustawienia sobie mocy albo w watach, albo w dżulach na centymetr kwadratowy, ważne, żeby to były mierzalne jednostki, cztery zastanie, czyli wakum i pięć interwał. To tyle na dzisiaj ode mnie i zapraszam do kolejnych moich filmików.